Upadłe imperium wypowiedziało mi wojnę. Witam wszystkich imperialistów z obszaru replikantów po restarcie, bo Lukas Ameba ustawił na poprzedniej rozgrywce siłę kryzysu razy 5 i bardzo się zdziwił, jak zobaczył bardzo dużą flotę kryzysu, bardzo dużą flotę. No, a że kryzys odpalił się wtedy obok mnie, no to mnie szybko pozamiatał, no i musiałem całe podejście zresetować, dlatego nie mieliście odcinka w poniedziałek, bo musiałem to rozegrać wszystko od nowa. Starałem się wybrać podobne decyzje i podobnie to wszystko zrobić. Mamy rok 2352, no i lecimy z naszym kryzysem, bo właśnie jam jest kryzys. No i będziemy się dzisiaj brali za zrobienie tutaj całego ciągu, albo ewentualnie jakiejś jego części, bo jeszcze też nie wiem, ile dzisiaj czasu będę miał, ponieważ dzisiaj też będzie stream ze Stellaris o godzinie 19:30 na Twitchu, na którego serdecznie zapraszam. Pamiętajcie też o konkursie z Enebą. Zostało już tylko 17 godzin do wygrania najnowsze DLC do Stellaris. Linki w opisie. Serdecznie zapraszam. Ogólnie na tym podejściu mamy już ukończoną sferę Dysona, dekompresor materii dający nam minerały. Mam wrażenie, że jakby mniej jest tych wszystkich zasobów z jednego i drugiego. Sieć strażniczą, która powoduje, że widzimy całą galaktykę. Centrum koordynacji strategicznej, czyli taki cud, który daje nam następujące bonusy do floty. Bardzo potężne to jest. Mamy też już węzeł naukowy skończony i w sumie jedyną różnicą, jaka tutaj jest, to, że dopiero buduje superstocznie. Na tym podejściu też nie ukrywam, że miałem dość sporo szczęścia, ponieważ doszedł nam Living Metal, superkonstrukcja z żywego metalu, która przyspiesza budowanie naszych superkonstrukcji. Pozwolę sobie też zaprezentować Wam wygląd tych nowych okrętów, które doszły i w sumie nie wiem, czy one są w patchu, czy w płatnym dodatku, ale bardzo mi się podoba styl ich wyglądu. To jest korweta, tu mamy niszczyciel, też taki tutaj z działami. To jeszcze nie są jakieś moje gotowe projekty, no ale tak to się prezentuje. Są różne rodzaje też kadłubów, więc warto na to zwrócić uwagę. Tutaj już mamy krążownika. Dalej widzimy okręt wojenny. W sumie nie powiem, co mi przypomina, no ale zostawię Wam domysły w komentarzach. Tutaj już mamy Tytana, zobaczcie, jaki on jest duży! I przypomina mi ten okręty z Gwiezdnych Wojen. Nie wiem, czy tutaj się bardzo tym nie wzorowali. I obok mamy Behemota. Dałbym głowę, że Behemot był większy od Tytana. No ale ten Behemot tutaj jest mniejszy. Tak to nam się prezentuje w skali wielkości od korwety do Tytana i Behemota. Trudno jest bardzo ustawić to w jakiejś sensownej linii, więc sorki, że tak to wygląda. A tam jest nasz świat pierścieniowy, to też możecie sobie to porównać. Śmieszną rzeczą, którą dzisiaj dopiero zauważyłem na świecie pierścieniowym, jest to, że jak przekroczy się 100 populacji na nim, to o, pojawiają się takie kontynenty. To jest ostateczny dowód na to, że Ziemia jednak jest płaska. A tutaj macie ustawione siły naszych okrętów. Najśmieszniejsze jest to, że moja korweta jest silniejsza od niszczyciela. O, tutaj jest jakiś inny. Battleship mi się zaplątał do Tytana, dlatego nie zauważyłem, że byli we flocie. To Tytan ma siłę 10 tysięcy. Co najlepsze, w tym roku ten Tytan tak czy siak ma siłę porównywalną z całą flotą przeciwnika, który non-toper mi wojnę wypowiadał na tym podejściu. No i teraz tak, tutaj nam się te nasze granice prezentują. Mamy taki trójkąt tym razem zajęty, cały obszar replikantów. Przygotowałem też już bazy skokowe do ataku na moich sąsiadów. Wszystko jest przygotowane. No teraz tylko kwestia zbudowania flot i ruszamy na wojnę. Została też otwarta brama L, którą tutaj widzę. 32 tysiące, to z tym sobie raczej spokojnie damy radę i zdobędziemy. Co to było? Nanity, jeżeli dobrze pamiętam. Mamy też już gotową pierwszą flotę tosterów. To są same korwety o następującym buildzie. Mamy mały dezintegrator fazowy, który totalnie cię neguje osłony i pancerze. Oraz do pary mamy torpedy dewastatory przeciwokrętowe i jest to zabójcze połączenie przeciwko dużym okrętom. To po prostu robi w nich masakrę. Muszę przyznać, że nie pamiętam, żeby wcześniej był dostępny taki build ze zrobienia zniszczyciela okrętu artyleryjskiego. No ale obecnie coś takiego jest. Nie mam tego pojęcia, jakby się to spisało. No ale możemy tutaj w L-kę walnąć na przykład artylerię kinetyczną, wyrzutnię neutronową. No i w sumie ja oczywiście wolę wyrzutnię neutronową od baterii kinetycznej, bo ona robi jednak dużo większy damage.
Nie pamiętam, żeby wcześniej był taki build zrobienia krążownika rakietowego. Również powinien doskonale się spisywać przeciwko dużym okrętom, jak i mniejszym, ponieważ ma te dezintegratory, które możemy tutaj powsadzać w dość sporej ilości. Wezmę to na przetestowanie, zobaczę, czy to się jakkolwiek spisze. No, zazwyczaj robiłem... Albo w ogóle nie robiłem krążowników, bo mają dość mało punktów kadłuba, pancerza i osłon. Ewentualnie szedłem w krążowniki pod artylerię albo lekkie lotniskowce. Tutaj zrobiłem taki build pod te okręty rakietowe. Tutaj macie w widoku mój ulubiony build pod pancernika, obok oczywiście klasy lotniskowcowej. Lanca tachionowa oraz dużo neutronowych rakiet. A tutaj wam prezentuję mój przykładowy build pod lotniskowiec. Nie wiem, jak to się teraz spisuje, jeżeli macie jakieś uwagi do tych wszystkich buildów, jak najbardziej możecie mi je tutaj napisać. Tytana robię następującego, również wyrzutnie neutronowe, wszystko, no i żeby niszczyć jak najwięcej flot przeciwnika, sidła podprzestrzenne i wtedy taka flota będzie z łatwością niszczyła całą flotę przeciwnika. Behemoth prezentuje się następująco, tutaj chyba to jest jakiś taki bazowy build, tutaj za dużo nie zmieniam w tym, jak zresztą widzicie. Behemota też również możecie w czymś wyspecjalizować. Wszystko zależy od tego, z jaką flotą, w jakim systemie będzie przebywał właśnie ten okręt. No, taki dość dziwny build. Krążowniki te liniowe z działami dezintegracyjnymi, przebijalność pancerza i dałem też pancerniki lotniskowcowe. Zobaczymy, jak to się tutaj nam spisze. Druga flota to będzie zarządzanie kryzysowe. Muszę przyznać, że też mamy całkiem niezłe bonusy do badań. Jeszcze z takich ogólnych rzeczy, które już zauważyłem, grając w tą grę już przez dłuższy czas, muszę przyznać, że jednak bardzo, ale to bardzo zmieniły się odczucia moje odnośnie zarządzania planetami. Jest to obecnie łatwiejsze, bo rzeczywiście ta populacja się obecnie sama przenosi pomiędzy planetami. Oczywiście też możemy sami ją też przenosić, tą populację. I populacji non-topper mi brakuje. Non-topper mam za mało populacji. W tym momencie rozgrywki w 2355 normalnie byśmy już mieli około 2000 populacji, mając tyle planet, co mam i mając takie przyrosty, jakie mam. Tutaj mamy tego prawie 800. Jest to bardzo mało jak na ten okres rozgrywki. Zmusiło mnie to wręcz do tego, żebym na przykład jak tutaj zrobiłem sobie taki świat pierścieniowy, który mi produkuje dość sporo stopów, to musiałem kanibalizować populację z innych moich planet, przenosić ją tutaj z innych moich planet, żeby zwiększyć produkcję stopów prawie do 1000. W sumie tu przekraczam 1000, bo mam 1319 tej produkcji. Tylko wiecie, utrzymanie floty zabiera miejsce. Pierwszy raz mam, że musiałem coś takiego robić, żeby zabierać populację z moich innych planet. Zauważyłem, że ogólnie gra chodzi o wiele szybciej niż poprzednio, ale nadal po jakichś 2-3 godzinach rozgrywki trzeba ją przeładować. O, jest kolejne państwo jakieś upadło. A, bo tą Elkę otworzyli, to pewnie Elka gdzieś tam coś czyści, no ale mnie to naprawdę na razie nie obchodzi. My za niedługi czas wystartujemy, jak mi się tylko floty zbudują. Co do populacji, no to na przykład wystarczy spojrzeć na to, że mamy taki rok i tak mało populacji na moich, no dość dawno, bo 50 lat temu skolonizowanych światach. Zobacz, jakie one są po prostu tutaj pustawe. Normalnie powinniśmy mieć już po setce populacji na każdej z nich, a tutaj nie. Nie mam. Zresztą w ogóle z takich dużych światów to mam tylko chyba jeden świat pierścieniowy, który przekroczył setkę, jeżeli mam być szczery. Trzecia moja flota będzie składała się z niszczycieli osłonowych, pancerników artyleryjskich oraz jednego tytana. To flota z korwetami, Boże, ile tego tutaj jest. Kolejną flotę nazwę flotą kryzysu, a naszą drugą flotę korwet nazwę flotą teletubisiów. Naprawdę, Patryk? No i jakby to powiedzieć, czas zniszczyć to imperium, które mi tak wypowiada wojnę co jakiś czas. I teraz tak, wiem już, na czym polega likwidacja, egzystencjalne wygnanie. Po prostu niszczymy system po systemie, tak jak to robią czasem kryzysy, że niszczymy wszystkie stacje, musimy sami to zajmować ręcznie i tak dalej, i tak dalej. Tego jeszcze nie toczyłem, więc toczy się wojna o podporządkowanie innych cywilizacji. Przyłączą się do nas, będą się z nami zgadzać i nas wspierać, albo zostaną unicestwione. Zawsze mamy miejsce dla sojuszników, ale nie mamy miejsca dla tych, którzy się nam przeciwstawiają. Więc zobaczymy, jak tutaj to wyjdzie. Czy to będzie tak, że to się stanie moim wasalem? Czy w sumie o co chodzi? No, tak czy siak, no, raczej nie mają z nami szans. Serio, piraci przybyli do mnie. I nie ma piratów. Dobra, tu wyślemy naszą flotę lotniskowcową, żeby w sumie poczyściła te układy wszystkie. Zobaczymy, jak to się spisze w walce z jakąś stacją bojową. A nie, to flota pod okręty liniowej, te pancerniki nic nie niszczą. No dobra,
też, to tylko wlatuje do systemu, jeden strzał zdobyte. Zawsze to bez większego problemu wszystko zniszczy. Ale wyślimy naszą flotę zarządzania kryzysowego również tutaj do walki. Też jestem ciekaw, jak ona się spisze. W zasadzie nasze floty bez większego problemu się tutaj przemieszczają po całym obszarze i tylko po kolei czyścimy teraz bazy. Nasz przeciwnik ucieka swoimi flotami, a ja nie nadążam za nim, żeby go dogonić. Chociaż widzę, że tutaj nam się szykuje większa bitwa. I przybyliśmy do systemu, gdzie znajduje się cała flota naszego przeciwnika. 26 tysięcy siły floty. No raczej nie mają z nami szans tak czy siak. Ale zobaczmy tą bitwę, bo to jest chyba ten mój dziwny build pod krążowniki, więc jestem ciekaw, czy jakieś tutaj stracimy, a ewentualnie po prostu będziemy sobie je kasowali i potem ewentualnie zbudujemy jakąś standardową flotę. Chociaż widać, że chyba sobie spisały się te krążowniki. Przegląd bitwy. Straciliśmy dwa krążowniki w tej bitwie. Nie jest jakaś duża strata. Może być. Tym bardziej, że za tą flotą i tak podąża nasz behemoth, więc on bardzo szybko będzie uzupełniał straty. I lecimy ze wszystkimi edyktami jeszcze raz. W sumie korwety sobie poradzą z taką malutką stacją. Lecą i leci ogień i tak. No już trochę gorzej, tracimy te korwety. Korwety nigdy nie były dobre przeciwko stacjom. No ale możemy to nadbudować i lecieć w sumie dalej, tu zajmować te obszary. W sumie okazało się, że ten tunel czasoprzestrzenny stąd prowadzi na drugi koniec ich imperium, więc mi to jest na rękę. Muszę przyznać, że ta flota złożona z krążowników rakietowych i pancerników lotniskowych całkiem fajnie się spisuje do czyszczenia takich systemów. O wiele lepiej niż nasza tutaj flota korwet. Inwazji zazwyczaj wam nie pokazuję, bo one właśnie tak wyglądają, że trwają 2 sekundy i zdobywamy planety i lecę na kolejną. Więc tutaj za bardzo nie mam nad co pokazać. Boty nie bunkrują planet, więc... A tutaj takie małe starcie wam pokażę mojego behemota z flotą przeciwnika. Co prawda ta flota i tak nie powinna mieć żadnych szans, ale jestem ciekaw, bo raczej nigdy nie dopuszczam do takiego starcia, żeby behemot pozostawał bez osłony żadnej. A tutaj jestem po prostu ciekaw, jak tutaj to wyjdzie. I fajnie to wygląda, jak te tarcze tak wszystko powstrzymują. I zaraz powinny... Nie, no uciekli! No ale behemoth nie okazał się być aż tak bardzo skuteczny. No trudno. I tutaj jest jeszcze jeden system, w którym chciałem przetestować. Jak behemoth sobie poradzi z taką stacją bojową, która ma 29 tysięcy siły. No i wskoczyliśmy do systemu. Tutaj walczymy ze stacją bojową oraz z jakimiś tutaj ich resztkami floty. Zobaczymy, jak nam pójdzie ta walka. Imię nasz Legion. Obszar replikatów dostaną czego chcą. Gatunki bardziej skłonne do błędów oskarżają nas o okrucieństwo, gdy normalizujemy nasze zachowanie wobec wzorców nazwy anomalii Voal. To błędny wniosek oparty na niekompletnych danych. Usprawniamy się, a szybkość tego rozwoju ciągle rośnie. No, czyżbyśmy właśnie osiągnęli kolejny poziom kryzysu? Tak, zgadza się. Więc możemy wykonać kolejne badania na niewidoczne zmarszczki. A nasz behemoth daje tutaj sobie radę. No nie pokazuję wam całej walki, bo no w tym momencie on tak, widzicie, śmiesznie się nawet dość kręci wokół, bo zostały same korwety i niszczyciele do zniszczenia. Tutaj w międzyczasie jeszcze niszczy stację, która straciła już wszystkie platformy obronne, a teraz sama też jest zniszczona poprzez nasze promienie śmierci. No a nasze myśliwcy na razie niestety ją atakują, przez co no raczej sobie nie poradzi za dobrze z tymi tutaj korwetami. Chociaż nie, no trafia. Jezu, ten behemoth to jest taka maszyna śmierci. W sumie teraz tylko brakuje, żeby podleciał bliżej i dokończył dzieła zniszczenia na tej stacji. Źródło mocy. Przetworzono i zanalizowano znaczną ilość danych z testów dotyczących potencjalnych efektów zmarszczek. Okej. Dostaliśmy dostęp teraz do groźnej korwety, śmieszna nazwa swoją drogą. Niszczycielskie poseł uszkodzenia za bazą gwiezdnym zwiększone o 30% i wzrost wyczerpania wojną maleje o 75%. W sumie nie wiem, czy wam pokazywałem te kolejne rzeczy, które odblokowaliśmy na poprzednim poziomie, groźbie. No i dostaliśmy możliwość właśnie nabijania tej groźby poprzez na przykład niszczenie imperiów, niszczymy wrogie jednostki, asymilacja, niszczenie światów, podbój światów, wasalizacja imperiów i tak dalej, i tak dalej. No a resztę będziemy przeglądali wraz z postępem naszych podbojów. Najgorsze jest to, że wygląda to, że muszę wypowiedzieć wojnę temu badziewiu. Wypowiedz wojnę i może tutaj weźmiemy, zdobądź owieczki i tak dalej. Tylko widzicie, tu będzie duża wojna.
zasadzie ze wszystkimi nacjami dookoła. Moje floty są raczej na miejscu, więc no, jakby to powiedzieć, właśnie anihiluję też ich flotę. Tutaj mamy nową flotę, której jeszcze nie nazwałem waszą propozycją, ale zaraz to zrobię, no, tak jak myślałem. Tutaj będzie to duża wojna. Tak, bardzo duża wojna. No, ale chyba nasze stacje dadzą radę powstrzymać, żeby mi się nie wbijali na moje terytorium. Teraz mój ulubiony moment, że muszę przeklikiwać i patrzeć, gdzie przegapiłem oczywiście inwazje planetarne. Czy jest jakiś sposób, żeby szybko podejrzeć, gdzie są jeszcze jakieś nieprzejęte przeze mnie światy przeciwnika? Bo na mapie nie jest to niestety w żaden sposób zaznaczone. Gdzie są jakieś światy skolonizowane przez niego, których ja nie zdobyłem? Chyba, że jest jakiś sposób. To mi po prostu podajcie, bo ta praca jest jedna rzecz, których nienawidzę podczas wojen. Tu rozpoczynam sobie projekt Kolos, bo jak można być kryzysem bez niszczenia światów, prawda? Myślę, że pójdę w neutronowe oczyszczenie. Tak, niedużo mi brakuje. Gdzieś jeszcze jedną planetę muszę zdobyć. No nie. I okej. Zakończyło mi z automatu zwycięstwo i nacja stała się naszym wasalem i z automatu dołączyła po naszej stronie do tej wojny. O Boże, na cholerę mi wasale. No więc przystępujemy do dalszej ofensywy. Ale to już dosłownie na kilku frontach naraz. O masakra, jak mi już ci karawaniarze wkurzają. Czy mogę ich zniszczyć jakoś? że tak powiem, już mnie wkurzają ci totalnie ci karawaniarze. Tu behemota wyślemy, żeby on to takie łatwiejsze systemy pozdobywał. Ja sam też już czyszczę tutaj kilka cywilizacji naraz, bo lecimy z ofensywą tutaj. To chyba zdobywam dla wasala? Nie wiem, cokolwiek to jest dziwne. Ej, może bot będzie mi sam teraz desantował się i zdobywał to wszystko. Nie będę musiał pilnować, gdzie są te planety do zdobycia. Padną na kolana. Przybliżony termin całkowitego opanowania miejscowego sektora pokrywa się z naszymi wcześniejszymi przewidywaniami. Zagrożenie ze strony mocarstw organicznych jest statystycznie nieistotne. Szacowane ryzyko udanej interwencji gorszych maszyn minimalne. Kontynuujemy. Co nam się tutaj dalej zrobiło? Trzeci poziom kryzysu. Żądanie połączenia. I skończyliśmy projekt do kolejnego etapu. Analiza zakończona, hipoteza potwierdzona. Jesteśmy niebezpieczeństwem już. Możemy budować teraz groźne niszczyciele. W sumie to nie spojrzałem na te groźne korwety. Szybkość budowy stoczni plus 50%, czyli szybciej jeszcze okręty budujemy. Uszkodzenia od bombardowania. I mamy teraz Armageddon, możliwość bombardowania. Oraz korwety groźne, uniki plus 15% i szansa wycofania plus 50%. Czy to mi daje na korwetach prawie 100% uników? Tak prezentuje nam się groźna korweta, z tego co widzę. Jakiś zakapior typ oraz interceptor. I nie możemy mieć 100% cap, to jest 90% uniku, więc w sumie po co mi to tak naprawdę? Bo i tak te 90% to bez większego problemu na tym poziomie technologii możemy osiągnąć. Ewentualnie może być to rzeczywiście przewidziane tak, że stajemy się tym kryzysem już od trzeciego perka. Oraz doszedł nam niebehemot. Kolos jak wyjebiście wygląda. Muszę go zbudować. I doszedł nam niszczyciel, który prezentuje się też takim o pirackim buildem. I mamy dwa też typy. Artyleryjski oraz wielozadaniowy. O, zajęliśmy już dość sporo. Teraz znowu tylko chodzę i szukam tych planet do desantowania się. Łatwo idzie ta wojna. Nie mają w zasadzie żadnych większych sił. Tutaj mnie raz zaskoczyli, bo zapomniałem, że tutaj mogą mnie wyminąć. Tak miałem bazę postawioną beznadziejnie i mi zajęli jedną planetę, więc tutaj się zemszczę. No ale ci, oni wszyscy są żałośni, nie mają z nami największych szans, więc no, toczymy naszą wojnę dalej. Mnie to ciekawe, czy wszystkie te tutaj nacje zwasalizuje, czy tylko jednak jedną. Jakiś wybucha kosmiczny sztorm Ritza. Nie wiem, co to jest. Ale ma być ponoć gdzieś tutaj, o, rzeczywiście taki sztorm. To da jakieś efekty? No i udało się. Po wielu trudach. I ci tutaj są. Ale ci nie są. No nic, trudno. No to może dobra, jednak nie całą federację. Rzeczywiście zostałem tylko tą miną nas, z którą toczyłem wojnę. No ale to była najsilniejszy członek tej federacji, więc... No tak. A tymczasem muszę przyznać, że nasza siła polityczna naprawdę wzrosła. A jak przydzieliłem posłów wszystkich, to patrzcie, prawie kontruję całą resztę galaktyki. Jakie to śmieszne. I powiem, że te wasalstwa jednak są fajniejsze, bo wtedy bot lata sobie, też robi desanty na planetach, tam gdzie ja się przegapię i nie muszę aż tak wszystkiego tutaj pilnować.
I teraz to, co mnie chyba ciekawi, to co się stanie z upadłym imperium? Wypowiedz wojnę i mam tylko niestety wojnę totalną w takim razie z nimi. Nie mogę wasalizować upadłego imperium. A szkoda. No to przystąpmy do ataku tutaj na to upadłe imperium. Wypowiedz wojnę i wojna totalna o zdobycie, bo w sumie wtedy wszystko przejdzie do nas. I tutaj mamy bitwę z ich flotą, którą, jakby to powiedzieć, rozjechaliśmy totalnie. I w sumie to powinien mieć jakiś badaczy tutaj zostawionych. Mam gdzieś? Mam tutaj. Bo od nich możemy pozyskać technologię. No a sami lecimy dalej z naszymi podbojami. Tutaj nie powinno być większego problemu. Nie mają dużych flot. 3 floty po 70 tysięcy. A ja niszczę im kolejną stację. Fajnie wygląda, jak się tak broni przed nami tutaj. Pancerze jak szybko zbite, sama stacja, jak tylko nasze okręty liniowe doleciały, też padają bez większego problemu. To może teraz tutaj skończymy, żeby odciąć tą flotę. W ten sposób, tutaj stację zdobyliśmy. Ej, oni tu Kolossusa mają. Zobaczcie. Najwyższa zwierzchność. Czyżbyśmy kolejny etap kryzysu odblokowali właśnie? Zobaczmy to. Nemezis Galaktyczna. No tak, możemy już budować groźne krążowniki. Uszkodzenia od broni okrętu plus 50% wzrastają i groźny niszczyciel namierzanie plus 30%. A do kolejnego etapu potrzebujemy 10 tysięcy groźby. I możemy też już zbadać rozdarcie osnowy. Procedury teorii naukowych ukończyły nową hipotezę dotyczącą wymiaru o identyfikatorze Voal i tego, jak można by w końcu wykorzystać bazę buzującą w nim energię. No okej, okay, zobaczymy. Czy co? Oni chcą, żebym ja się ukorzył przed nimi? Spadać na drzewo? Ja jestem gotowy do wojny z nimi, chyba. Żałosna! Easy. Tym bardziej, no, że Imperium tutaj już jest praktycznie pozamiatane, tylko musimy teraz zdobyć planety. Poniżenie, naprawdę! No to tak, nasze floty już w tym regionie nie są potrzebne, więc zbieramy je i lecimy do naszych przeciwników, którzy chcą tak bardzo mnie poniżyć. Oni gdzieś tutaj są. I jeszcze tak patrzę, czy mam jakiś obszar skokowy do nich, ale chyba nie, więc... O! Tędy bardzo szybko dotrzemy, to tutaj zgrupujmy naszą flotę. Koniec jest blisko. Wiadomość priorytetowa. Procedury teorii naukowych wygenerowały algorytm, dzięki któremu obszar replikantu mogliby uzyskać i 99% energii wymiaru i w kanale, że Voal, pożeracz gwiazd, wykonać. Ale to dopiero tutaj będziemy mogli mieć silnik eterofazowy, cokolwiek to jest. Zaćmienie apokalipsa, twardy priorytet. I ambicja jest walutą. Jeszcze zobaczmy ten groźny krążownik, który ma 2000 punktów kadłuba. Czy to jest tyle prawie co pancernik? Całkiem fajnie, a jeszcze to się nam zwiększa 30%. Więc ten groźny krążownik dość fajnie się nam prezentuje. Dlatego kosztuje nas tylko 810 minerałów. No ale niestety ma tylko jeden segment. Jedna LKMMSS. No to taki trochę średni jest, szczerze mówiąc. W ogóle średnie te groźne okręty. Tylko tyle, że kosztuje to minerały, więc rzeczywiście to można na początku zacząć budowę, jak jeszcze nie możemy sobie pozwolić na stopy, więc nie trzeba czekać z tym kryzysem aż do takiego końca, gdzie mamy ekonomię pod to zrobione. Możemy i wcześniej to zacząć. No a kontynuację naszego kryzysu, już ostatni etap, zobaczymy w kolejnym odcinku. Jak i pewnie upadek tego tutaj starożytnego imperium.